Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Yoshi, to jest drugi odcinek z gry Black Desert. No i cóż, mamy dzisiaj pierwszy dzień bety, drugiej odsłony bety i jesteśmy w samouczku. Jeśli będziecie słyszeć jakieś szumy, coś w tym stylu, a czy bardziej odgłosy domowników, to przepraszam serdecznie, mam nadzieję, że jakby soundtrack to wyciszy. Dobra, pora założyć nasze pedalskie słuchaweczki i lecimy z koksem. Więc no cóż, stworzyłem na początku Valkyrie i stwierdziłem, że no będę ją testował przez betę, bo mam zamiar grać nią już na oficjalnej wersji gry, która zostanie wydana 3 marca. No i tak, mamy dzień pierwszy, tak jak wspomniałem wcześniej. Co dzisiaj mam zamiar robić? Mam zamiar nagrać przede wszystkim kilka odcinków. Tutaj widzimy, że klikając T mamy taki auto move. No dobrze. Dzisiaj mam zamiar nagrać kilka odcinków, więc odcinki, które będziecie oglądać przez kolejne kilkanaście dni, będą to odcinki nagrane przez te 4 dni bety. Dobrze, więc porozmawiajmy sobie z Soldierem i widzimy tutaj, wykonaliśmy pierwszą misję, musieliśmy po prostu do niego dojść. Klikamy ciągle next, w sumie w grach MMO nie ma co czytać na początku na fabule, może skupimy się podczas już... podczas już oficjalnej wersji gry. Dobrze, quest. Dobrze, co my tutaj mamy? Press E key to open your inventory and use a recovery potion. Dobrze, więc mamy nasz HP potion. Używamy. No i cóż, mamy questa wykonanego. Podbijamy sobie do NPC. Aha, nie, bo tutaj wyjęliśmy naszą broń. Aha, nie, nie, my nie chcemy atakować, my chcemy kliknąć R, dobra. Czyli zapamiętajmy, że R i wówczas możemy rozmawiać z NPC. Dobrze, klikamy ciągle next, akceptujemy. New quest, the Chief of Olivia quest. Ok, go back i zobaczmy, co nam tutaj dało. Press the control key to turn the mouse on or off. A, dobra, rozumiem, czyli klikając control, włącza się nam myszka, po prostu włącza się nam myszka. Bo jak widzimy tutaj, generalnie sterujemy postacią w taki sposób, że nie ma, że trzymamy prawy przycisk i kamerą ruszamy, tylko po prostu poruszamy się w sposób taki, a nie inny. Tak samo widzicie, tutaj już mamy taki kombat, dosyć zaawansowany, że tak powiem. No i cóż, klikając control po prostu możemy patrzeć sobie na questy, czy też możemy sprawdzać nasze tutaj inne rzeczy, na przykład beauty shop, pearl stone albo na przykład maila. Dobra, i przemieśćmy się tutaj do tego NPC, bo widzę, że u niego mamy misję. That would be a great help. I'm too old to care about this kind of thing anymore, you know. Here you are. Oh, thank you so much. We'll do everything possible to find the source of your granddaughter's nightmares. Please, seek out Princess Durette and her investigation team at the Ancient Stone Chamber. Dobra. You're a new face. Are you from abroad? You've come to the right place. Our village has three. Dobrze, pominiemy to sobie oczywiście. Mówię, na becie bardziej skupimy się na pokazaniu, że tak powiem, gameplaya. Przynajmniej ten odcinek chce taki gameplay zrobić. Okej, okay, teraz możemy kliknąć sobie T chociażby i nasza postać automatycznie przemieści się do NPC, z którym mamy rozmawiać. Czyli w tym przypadku z tym. Are you really an expert? You don't look like one to me. I've investigated ruins across the continent. Ancient artifacts. Dobra, da się to przewinąć jakoś? Could you have done all that by yourself? Tak. Destiny must have led. Continue. Dobra. Akceptujemy. Ohoho. Press the control key to turn the mouse on or off. Dobra, teraz mamy... O, i możemy też zrobić takie move tu. Then click the red button. Dobrze, dobrze, my wszystko wiemy. Okej, okay, więc zmierzamy w stronę naszego questa. Podążamy za duszyczką.
I cóż, co my tu będziemy robić? Find Band the Skill Instructor. Czyli tutaj mamy kolesia, który nas nauczy ponoć skilli. O, i ty jesteś Taurenem, tak? Nie, Centaurem. Centaur, Tauren, Boże, zawsze mylą mi się te rasy. Tauren to był w WoWie, a to jest jakieś połączenie, jakaś dziwna hybryda. No bo patrzcie, kopytka ma, ale jest bardziej humanoidalny. No cóż. Dobra, cutscenki sobie ominiemy oczywiście, bo po co mamy na nie patrzeć. Akceptujemy. Dobrze, dobrze. Okej, i mamy tutaj nowy skill. Widzimy tutaj wszystkie learn i nauczyliśmy się nowego skilla. Dobra, learning skills. I tutaj widzimy drzewka. Dosyć, no kurczę, dosyć dużo tych skilli. Ale damy sobie... O Jezus Mario. Widzimy, że tutaj już nam klatki spadły, bo pokazali się nam wszyscy gracze. Zobaczcie, jeśli klatki będą... Zobaczcie, jeśli klatki będą nie takie jak powinny. Ale to wszystko wina tego, że po prostu... Że po prostu ludzie wbijają się na te serwery jak pojeby. Tu jest naprawdę od cholery osób. Jeju, mam nadzieję, że nie zostałem zagłuszony. Cóż, mam nadzieję, że zaraz będziemy w lokacji, w której będzie mniej osób. Jak widzimy, jest tu ich od groma po prostu. Dobra. Kolejny kościk widzimy. Klikamy R. Next, next, next. Akceptujemy. Okej. Co my tutaj... Ojeju. Move tu. Dobra, idziemy. Nie wiem jak się przemieszczę. Mam nadzieję, że w jakiś sposób mi się uda. Okej. To sobie wyłączymy. Uch, dobra, wyszliśmy z tej bardziej, bardzo zaludnionej części, widzę. Okej, tutaj już jest mniej osób, widzimy, choć nadal jest ich od cholery. To, co widzicie na mapie, te ikonki, te białe, obstawiam, że to są ludzie. Tak, to są ludzie. Więc jak sami widzicie, jest po prostu ich naprawdę dużo. I czy uda się nam zrobić jakiegoś questa? Z tego, co po prostu mówił mi kumpel, będzie ciężko. Będzie bardzo ciężko zrobić więcej questów jakoś. Okej, get all. Co my tutaj mamy? Okej, czyli combat wygląda... O, tak jak sami widzicie. Press the K to call me. Okej, przyzwaliśmy znowu tego duszka. Next. Akceptujemy. No i cóż my tutaj mamy, proszę państwa? Znowu mamy przemieścić się do questa. Dobra, po prostu będę podnosił wszystko to, co ludzie nie podnoszą. Okej, i generalnie będziemy szli piechtą. Nie będę się poruszał w sposób taki, że idziemy automatycznie, bo sam chcę sobie pograć, a nie, że automat będzie grał za mnie. Ale jak widzimy, jest tu naprawdę dużo osób i te wszystkie osoby czekają tylko i wyłącznie na to, żeby zrespił się jakiś mob i żeby go zatłuc. To jest tak, to jest spod do misji. To jest przykre, że tych mobów jest po prostu aż no za mało, no nie oszukujmy się, jest ich... Chwila, czy to jest mob do ubicia? Tak, to był mob do ubicia? Tak. Nie, to nie był mob do ubicia. Tak sobie, okej, mamy tutaj... Okej, dobra. Przecinek znowu. Wówczas wy... O, widzicie? Kolejna misja. Complete. O, do wyboru mamy... HP podki, dobra. Czyli jak sami zauważyliście, mobów jest za mało jak na taką ilość graczy, co my tutaj w ogóle mamy. Okej, next, 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 close. Tu nie potrzebujemy, okej, close. I generalnie tak. Co tutaj jeszcze? Kill weasels and see if their HP appears. Dobra, po prostu...
Chyba trochę tu posiedzimy, zanim takowego moba zabijemy. Ja, trochę czasu pewnie minie. O, coś tutaj jest. Aha, fałszywy alarm. Okej, mamy. Super. Nie powiem, bo kombat naprawdę fajnie wygląda, tylko wiadomo, na początku... No. Complete, complete. Aha, muszę wybrać znowu. To HP potki bierzemy. Nie widzę potrzeby póki co, żeby nam many jakoś brakowało. Okej, teraz mamy Defeat Foxes. No cóż, więc musimy po prostu zabić nasze liski. Więc biegniemy sobie tutaj na spota, gdzie znowu jest od groma ludzi tak naprawdę. No i cóż, kampimy po prostu na lisy. No, tak ludzie wygląda beta niestety. O, tutaj mamy pana lisa. Mój lis, kurde. Okej, dobra, więc wydaje mi się, że będę się starał jakoś tak robić. Może jakiegoś lisa trafię. Słuchaj, o! Dobra, drugi lis. Gdzie mamy jeszcze jakiegoś? No nie, zabrali nam liska spod nosa. Widzę jakiegoś. Tu jest. Mój. Dobra, genialnie. Mamy trzeciego lisa. Boże, to jest takie ciężkie tutaj dorwać. Jedyna trudność polega na tym, że właśnie ludzie tu siedzą ciągle. To jest jedyna trudność. Dobra, complete. Aha, znowu do wyboru poty. W następnej misji do odmiany weźmiemy na manę. Defeat Wolves. Czyli teraz musimy po prostu zabić wilki. Aha, czyli póki co no, misje początkowe polegają na tym, żeby zabijać zwierzaczki. No cóż, jak w większości MMO. Dobra, mamy wilczka. Myk. Po jednym wilku. Czy mamy tutaj gdzieś drugiego? Tutaj mi pokazuje, że jakiś jest. O, jest. Boom. Dobra. Okej, dosyć fajnie to wyglądało, nie powiem, że nie. Takie fajne kombo przy użyciu miecza i tarczy. To naprawdę bardzo, bardzo ciekawie wygląda. Okej, teraz myk, 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 myk i boom. Tak, dokładnie w ten sposób. No i cóż, kolejna misja skończona. Tym razem weźmiemy sobie mana potki. Akceptujemy, dajemy next, akceptujemy znowu. Okej, Defeat Imp Soldiers. Yeah, kolejna misja, w której musimy zabić po prostu moby. No i cóż, wydaje mi się, że po tej misji zakończymy ten odcinek. Nie będzie on jakiś... O. Nie zaliczyło mi, dobra, bo... Oj cholera, ile tu jest ludzi. O ile w ogóle uda mi się to zrobić. O, tutaj coś się zrespiło. Boże, jak ludzie na to gnają, po prostu to jest walka o przetrwanie. Znaczy, w sumie nie, walka o fragi, można by rzec. Tego nie potrzebuję zabijać, ale no, zabiję, żeby nie było. No i cóż, wydaje mi się, że ciul, może na tym dzisiejszy odcinek zakończymy. Odcinki będą pojawiać się teraz codziennie o godzinie 18 z gry Black Desert. No i cóż, mam nadzieję, że chociaż tym drugim de facto odcinkiem was jakoś do gry zachęciłem. No i co? Mam nadzieję, że wieczorem, czyli wtedy, kiedy będę nagrywał kolejny odcinek, będzie osób troszeczkę mniej. Bo jak widzicie, to wpływa trochę niekorzystnie na nagranie, bo sami zobaczcie, ile jest osób. No i o, cóż, klatki trochę tam przez to spadają. A nie dość, że klatki spadają, no to jeszcze mamy problem ze zrobieniem misji. Powinni... A, dobra, czyli nam zalicza jak ktoś jeszcze bije, okej. No cóż, więc w takim razie dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, do następnego razu, cześć!
Nie zapomnijcie zostawić lajka, komentarza oraz wbić na trzy linki, które są w opisie. Pierwszym linkiem jest fanpage Black Desert Polska, gdzie znajdziecie w ogóle wszystko na temat Black Deserta. To też może jeszcze będą jakieś klucze do bety, jeśli jesteście zajawieni. Są tam patch notes, wszystko o Black Desercie. Drugi link to jest kolejny do portalu właśnie babagra.pl, gdzie możecie też znaleźć informacje na temat gry Black Desert. Oraz trzeci link to jest po prostu link do grupy na Facebooku, gdzie znajdziecie innych graczy Black Deserta. Oczywiście polskich graczy, bo grupa została stworzona dla Polaków. Więc jeszcze raz dziękuję, do następnego razu i cześć!